Wojciech Woźniak jest tak naprawdę wierzący i praktykujący patriota. To jest wierzący i praktykujący patriota. Myślę, że on po prostu inny nie mógł być, bo w takiej rodzinie się urodził, wychował, ukształtował. I kiedy myślałem o nim jako świadku historii, to nie zgadzało mi się to pojęcie świadka, dlatego że Wojtek tak naprawdę jest kreatorem rzeczywistości, która staje się historią. Zdarzenia, w których uczestniczył, wydarzenia, które kreował, mają swój wymiar społeczny i historyczny. Jego prawda, którą przedstawia, ale w której też funkcjonuje, staje się dla nas przypomnieniem wartości Bóg, honor i ojczyzna, wartości bycia Polakiem, godności, dumy narodowej, no i wiary w to, że my jako naród mamy dużo do pokazania przede wszystkim sobie, przede wszystkim młodym ludziom, żeby wiedzieli, kim są, skąd pochodzą, skąd ich korzenie i żeby śmiało patrzyli w przyszłość. Z takimi świadkami, z takimi kreatorami rzeczywistości na pewno damy radę. To jest Wojtek Woźniak, który jest świadkiem i kreatorem historii naszej bieżącej, naszych zdarzeń, które się toczą. Wojtek Woźniak to przede wszystkim przyjaciel. To jest niesamowity człowiek, to jest człowiek orkiestra, człowiek żywa historia. Wojtek do siebie przyciąga naprawdę wielu młodych ludzi, których napełnia tym patriotyzmem i opowiada o tym, co się działo w Polsce, o tym, jak był młody, jak walczył. Ludzie do niego lgną, chcą, potrzebują tej historii i uczą się jej i też dzięki temu sami szukają. To jest facet i do tańca, i do różańca. Z nim udaje się każda inicjatywa. Razem z Wojtkiem organizujemy co roku paczkę na kresy. Wojtek jest inicjatorem. Z Wojtek długo walczył o mural na Przedsławiu, patriotyczny Bóg, honor i ojczyzna, i w końcu się udało. I też mam tą przyjemność, że z Wojtkiem Woźniakiem mogę współorganizować różne akcje i inicjatywy. Wojtek to jest człowiek, który jest kopalnią pomysłów. On potrafi w ciągu jednego dnia zadzwonić do mnie kilkakrotnie i przedstawić mi różne swoje pomysły, inicjatywy, które chciałby zrealizować, czy to dotyczące żołnierzy wyklętych, czy Powstania Warszawskiego. Moim zdaniem Wojtek Woźniak jest idealną osobą i świetnym kandydatem do świadka historii. Chciałbym przede wszystkim podziękować swoim rodzicom za to, że nauczyli mnie kochać naszą ojczyznę, za to, że nauczyli mnie być dumnym, radosnym, kochać innych ludzi, pomagać im w sytuacjach, kiedy sami sobie nie dają rady. Jestem wdzięczny i muszę powiedzieć, kocham was, moi rodzice, choć już nie jesteście z nami, ale jestem szczęśliwy, że miałem takie dzieciństwo, że mogłem poznać tylu wspaniałych ludzi z Solidarności przez duże S, panna S, tak samo jak i koledzy, koleżanki z opozycji, ze starszej i młodszej, są dla mnie do teraz największymi przyjaciółmi. Jestem dumny i szczęśliwy z tego, że miałem okazję ich poznać i z nimi działać.